Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia rozpoczyna nowy sezon koncertowy. Sezon trudny, bo w obliczu pandemii. W związku z tym instytucja podjęła wiele działań, by wydarzenia były bezpieczne dla publiczności. Wszystkie koncerty abonamentowe będą bardziej kameralne, a także transmitowane online. Sezon zostanie oparty na kilku motywach przewodnich. Dużo rzeczy się dzieje i mam nadzieję, że spoglądając na ten program, zarówno Państwo, jak i nasza publiczność zobaczy dużo takich właśnie ciekawych, takich kolorytów. Ja to mówię, że trochę ten program się tak mieni i można dużo kolorów i różnorodności w nim znaleźć. Zawsze warto zajrzeć do tej, jak niektórzy mówią, świątyni muzyki, jaką bez wątpienia jest Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia tutaj w Katowicach, a znamienici twórcy, zarówno ci już uznani, jak i ci, którzy jeszcze cały czas budują swój potencjał, a jestem przekonany i tu chylę czoła przed możliwościami, będą go budowali tutaj w Katowicach, ale na chwałę nie tylko naszego kraju, ale myślę, że na arenie europejskiej i światowej. Dużo muzyki słowiańskiej, więc w tym roku wakacje wszyscy spędzaliśmy w domu i trochę też w tym naszym programie staraliśmy zobaczyć, co jest wokół nas i trochę ten repertuar, który zazwyczaj koncentruje się na muzyce niemieckiej, no bo tu wspaniałe, oczywiście mamy kompozytorów, muzyka francuska, to tu teraz rozszerzyliśmy to spektrum o Dworzaka, o Bartoka, Martinu, Janaczek, więc to wszystko Państwo też znajdą w naszym programie. Oczywiście też wielkie nazwiska, chociażby otwieramy sezon ze wspaniałym dyrygentem Pinkasem Steinbergiem. Oprócz tego mamy Marin Alsop, mamy Kirilla Karabica, mamy oczywiście Larego Fostera, to nie możemy zapomnieć, więc bardzo, bardzo często będzie w tym roku maestro Foster z nami. NOSPR w tym roku po raz pierwszy zaprosił artystę rezydenta na cały sezon. Laureata konkursu szymanowskiego w kategorii fortepianowej Tymoteusza Biesa będzie można usłyszeć w licznych koncertach, ale także w składach kameralnych i projekcie łączącym muzykę klasyczną z hip-hopem. To jest to artysta, który potrafi przesuwać granice muzyki, że nie jest artystą, który potrafi się zaszufladkować i oprócz tego, że wspaniale wykonuje muzykę klasyczną, również będziemy przenosić się z nim właśnie w hip-hop i w różne inne przestrzenie, które tu bardziej chyba bym powiedziała, które pozwalają mu w kreatywny sposób wyrażać to, czym chce się podzielić ze swoją publicznością. Tych wydarzeń zapowiada się wiele i są one bardzo dla mnie ekscytujące. Bardzo się z tej roli cieszę i szczególnie, że jakby działam niejako u siebie, jakby jestem ze środowiskiem katowickim związany od 6 roku życia muzycznym, więc traktuję to jako takie naprawdę wspaniałe ukoronowanie tej mojej dotychczasowej drogi artystycznej. Najbliższe miesiące obfitować będą w muzykę Ludwiga van Beethovena, którego 250. rocznica urodzin przypada w grudniu. Szczegółowy program koncertowy nowego sezonu można znaleźć na nospr.org.pl.